Cześć, witajcie, z tej strony Hubianko, a to jest kolejny odcinek z South Park Kijek Prawdy. Jak widzicie, jesteśmy w królestwie właśnie tutaj elfów i jest tutaj Cartman i król elfów. No i w dzisiejszym odcinku naszym zadaniem jest, już wam pokazuję, spotkać się z Kellym w jego ogrodzie, aby opracować plan odebrania kijka Klidowi. No i dziewczyny dały nam kartkę, no i mamy zobaczyć, czy oni ją odczytają. Zobaczymy, co na to zobaczymy Cartman i król. Zobaczmy sami. What's this? Council, gather round. This must be something the new kid needs our help with. Sank fams ont sobi unan vartum. What language is that? It's some kind of strange orcish. I've seen this language before. In the kingdom to the north. Oh, the kingdom to the north. Whatever's written on these documents is somehow the key to us recruiting the girls to our army. Is that what you're trying to tell us, new kid? Come on, spit it out! Getting that document translated isn't going to be easy. To breach the kingdom to the north, you will have to assume another identity. Your name is no longer Commander Douchebag. It is now Larry Babinski from Cleveland. The quickest way to the kingdom to the north is through the Lost Forest. Head north, then north again, north, and then north. You better get a real passport photo first, or you won't make it past border control. Okay, moi drodzy, czyli... Czeka nas wyprawa jakaś. Widzimy, że musimy się udać na jakąś tam północ, do królestwa na północ. Tak zatem też zrobimy. Jeśli... Trujące granaty. Dobra, nie wnikajmy w to, co to jest. Zmienimy strój na pewno na start i ogólnie muszę wam wytłumaczyć, na czym to polega, ta po prostu... Tak, to zastosujemy. Na czym polega to, że po prostu chcemy dziewczyny, żeby przejąć, żeby po prostu wstąpiły do naszego legionu, żeby walczyły dla nas. Chodzi w tym po prostu o to, że szczerze mówiąc, potrzebujemy wsparcia od dziewczyn z takiego względu, że po prostu nie chcemy makijażu, bo przybieraliśmy się za dziewczyny, żeby wzięli nas za dziewczynę. Dobra, mniejsza o to, te gadżety, resztę. Trochę wyglądam jak dziewczynka, ale nie szkodzi. Myślę, że i do foto. Tak, idziemy teraz zrobić sobie nowe zdjęcie, ponieważ potrzebujemy oczywiście paszportu, żeby dostać się właśnie tam na królestwo na północ. Jeśli chcemy się tam dostać, oczywiście musimy mieć nowy paszport, musimy być całkiem inną, nową postacią. No zatem lecimy po prostu do foto, zrobimy sobie zdjęcie. Zobaczmy, gdzie to jest mniej więcej. Myślę, że chyba byłoby szybciej, sprawniej tam jednocześnie wziąć tą chorągiewką czerwoną. Ale mój błąd, pójdziemy tędy. Mam nadzieję, że jakiejś masakry nie będzie z tego względu. Tu idziemy stąd? Tutaj damy radę. Dobra, coś, okej, tutaj widzimy. Okej, fajnie jest. Okej, mamy ostatnią, tak? Chyba ostatnia flaga to jest. Aż możliwe, że jeszcze jedna jest. Nie jestem przekonany co do tego. A. O tak, 12 na 12, czyli wszystkie flagi odblokowane. Bardzo fajnie. Dobra, no to tutaj foto. No to lecimy zrobić zdjęcie, zobaczymy co tam na nas czeka. Mam pewnie nic specjalnego zdjęcia, ale możliwe, że jakaś przygoda będzie. Aczkolwiek tutaj przygody w tej grze są na każdym progu. Hi, here to get your passport photo taken? Just head into the room there and we'll get started. Dobra, to idziemy do pokoju, zrobimy sobie zdjęcie. Step between the lights, please. That's great. Okay, smile. Do you have anything else you could wear? Could you try something else on? Nie zostawimy. Yeah, it's just not working. Let's try that other outfit. Yeah, it's just not working. Let's try that other outfit. Dobra, skoro tak, to musimy zmienić ten strój. No, tell you what, how about just no shirt at all? Let's try that. Yeah, that's gonna work better. Here we go. Oh, those pants don't work with the lighting. Could you roll up your pants? Or, you know what, just take the pants off too. Those pants just aren't working for me. No, gościu, no co nam się rozebrać wymaga? Okay, that's good. Really nice. Yes, very nice. How about we lose the underwear? You sick son of a bitch! Stop him! You'll never take me alive!
No, wiedziałem. Po prostu wiedziałem, że... No, tak jak mówiłem, na każdym kroku są... Na każdym kroku są przygody. Dobra. No to zaatakujemy gościa, no co on sobie myśli? Pedofil? O, już myślałem się, że będę musiał cenzurować. Wow, good job, kid. You're quite the fighter. Alright, let's get this over with. Say cheese. Congrats, kid. You have your first passport. Na szczęście on tam był. Kto wie, co by się stało. No, ale dalibyśmy radę, nie? No dobra, znowu muszę się wybierać. Rzecz jasna. Tutaj założymy tu SWAT. Tak. Tutaj założymy tutaj... KKK. A niech będzie. No i rękawiczki. Rękawiczki, gnoma, kosmity. Nie, te. Obronne. Okej, okay, może być, pasuje. Świetnie. Taki trochę niestonizowany ten strój. Ach, hełm SWAT. Zbroja KKK. Rękawiczki jakieś tam obronne. Ale... Niech będzie, okej, okay, no to lecimy teraz, skoro mamy już paszport. Zobaczmy, tak, do kościoła? Nie, do kościoła nie chcę iść. Tam mamy zadanie ogólnie w kościele, żeby znaleźć Jezusa. To jest zadanie poboczne i tu musimy iść, więc mniej więcej kumam, gdzie musimy się udać. Why hasn't the PTA done something about these zombies? Tam już raz byłem, powiem wam, u farmera. Po prostu... I kto tak się... Aha, ty się drzesz. Spoko. Psst! Psst! Hey! Over here! Dobra, niech będzie, zobaczmy. Don't worry, I'm not here to hurt you. It's me, Al Gore! You know, Al Gore, I'm super important. All right, look. I've detected some very strange activity in this area. I believe we are dealing with Man-Bear Pig! Yes, the Man-Bear Pig. I know you're scared, but I need help. Take these and place them in the location specified on the Man-Bear map. Pig. And now I'm going to make you my friend on Facebook. This is very prestigious. You have my email now, but don't give it out to anybody. I'm super serial. Hurry! We must know if Man-Bear Pig is here or not! Dobra, mamy kolejnego znajomego. No i myślę, że to zadanie poboczne wkrótce wyjaśnimy. Wyjaśnię sobie sam albo po prostu z wami. Ja nie wiem za bardzo, czy jest sens jeszcze kręcić te misje poboczne. Aczkolwiek teraz idziemy na północ idziemy. Tam, gdzie po prostu będzie potrzebny nowy paszport. Ale tymczasem nie będę robić żadnych misji pobocznych. Tylko po prostu lecimy z fabułą, z głównymi wątkami. Myślę, że właśnie to jest najważniejsze i to chcę nagrywać. Okej, okay. Tu jest... Nie, ten gdzie przyjdziemy. Tu był nam potrzebny flet, też go znaleźliśmy. Ej, damy randę tędy przejść? Czy jak to wygląda? No nie. Coś czuję, że będzie problem tutaj. No... Aha, tędy, okej, okay. Dobra, rozumiem, spoko. Tędy musimy przejść. Nie, to nie zadziała. To też nie. Nie, no to co on ma zadziałać? Też nie działa? Okej, okay, to działa. O, no to lecimy. Na pewno tutaj, tędy. No nie wiem właśnie. No nie, zgubię się. Nie, ja się cofam, wiecie co? Ja się cykam, że tam pójdę i... Nie, 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 nie. Yeah, I think we should probably go that way. O, dobra, udało się wrócić, bo z tego co słyszałem właśnie, to ten las jest strasznie... No strasznie jest taki, że no naprawdę można się tam zgubić bez problemu. Nie wiem, może rzeczywiście musimy iść tędy czy coś. Tutaj doszło do miazgi totalnej. Walczyliśmy z krowami. Czyli tego nie nagrałem, a szkoda, bo ogólnie to były takie... To niby chodziło w wątek główny, ale to były takie delikatnie poboczne te sprawy. Ale mam nadzieję, że jakoś wiele nie straciliście. Tędy? Musimy iść do koguta? Aha,
Aha, czyli wykonaliśmy trochę... Aha, czyli dobra, a nie, dobra. To idziemy z powrotem. Skoro tak zrobiliśmy. Dobra, myślę, że chyba się nie uda tędy iść. Wyjaśnię sobie to w następnym odcinku. Tak przynajmniej sądzę. Ogólnie dzisiaj trochę nie są nic zowąd. Nic nie zrobiliśmy porządnego. Ale da się stąd jakoś, no nie wiem jak to iść. Nie mam tam iść. Zadania, spotkać się z kimś, aby opracować. No bez jaj, to mamy jeszcze tutaj iść z powrotem, czy nie? Nie, to mi się sprawdzało. Dobra, myślę, że... Wiecie co? W dzisiejszym odcinku było na tyle. Ja się z wami żegnam. Możliwe, że w kolejnym odcinku, jak już trochę to ogarnę, ja sobie wyjaśnię tą perspektywę, jeśli chodzi o północ, powędrować na wędrówkę na północ. Aha! Czyli udaj się, czekaj, co to było? Tutaj pisze. Udaj się przez zaginiony las na granicę z Kanadą i pokaż swój... Dobra, więc już kumam chyba, jak tam dojść. Ale w dzisiejszym odcinku i tak byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam. Cześć!